Gotycki Ratusz Miejski to najbardziej rozpoznawalny zabytek Ornety. Miasto liczące dziś 10 tysięcy mieszkańców skończyło właśnie 700 lat. Słynie z cennych zabytkowych kamieniczek. Historyczny układ zachował między innymi rynek. Miasto i jego okolice przyciągają filmowców. Realizowano tu między innymi zdjęcia do filmu Róża Wojciecha Smarzowskiego. Władze miasta chcą zachować ład przestrzenny historycznego centrum Ornety i rozwiązać zdiagnozowane tu problemy społeczne. Dlatego realizują zintegrowany program rewitalizacji. Pozyskały na ten cel kolejny już grant z funduszy europejskich. Remonty kamienic i porządkowanie przestrzeni stanowią widoczne efekty projektu. Do głównych założeń rewitalizacji należą poprawa jakości życia mieszkańców i zmiana ich postaw życiowych. Ładne i zadbane otoczenie łatwiej przyciąga drobną przedsiębiorczość, a także turystów.